Witam. Oj, pardon, dopiero wróciłem, nie zdążyłem się jeszcze przebrać. Pewnie się zastanawiacie, czemu siedzę tak zmieszany przed monitorem. A żeby to wytłumaczyć, musimy się cofnąć trochę do tyłu. Mój filmik z MySummer Car zrobił naprawdę dobre wyniki na moim kanale, lecz widziałem komentarze typu: chcę więcej MySummer Car, nagrywaj więcej MySummer Car, czy też prosimy więcej MySummer Car. Po tym jak skończyłem grę, nie byłem pewny, co jeszcze mógłbym o niej nagrać, więc zacząłem przeglądać YouTube'a w poszukiwaniu jakiegoś pomysłu. Po jakimś czasie natknąłem się na content, w którym ludzie zbierają platynowe trofea w grach na PlayStation. I przypomniałem sobie, że kiedyś Bonkol zrobił serię, gdzie odblokowuje wszystkie osiągnięcia w MySummer Car. Był to rok 2021, gdy on je robił. Ale od tamtej pory nie widziałem żadnego odcinka na ten temat. Więc wpadłem na pomysł, że w 2024 ja zdobędę wszystkie te osiągnięcia, a przynajmniej spróbuję. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli film wam się spodoba, oraz o zostawieniu suba na kanale, aby być na bieżąco z nowymi filmami w przyszłości. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do materiału. Nie będę ukrywał, pobrałem gotowego save'a z Satsumą oraz dodałem pieniądze na części. Ponieważ po tym jak skończyłem grę, nie sądziłem, że coś jeszcze o tej grze nagram i usunąłem save'a. Ale wracając, zamówiłem potrzebne części i pojechałem do miasta, aby je odebrać. Oszczędzę wam czasu i po prostu przejdźmy do tego, jak zamontowałem części i pojechałem do mechanika ulepszyć troszkę Satsumę. Gdy już ją odebrałem, pojechałem znowu do miasta po moje pierwsze osiągnięcie, jakie zrobiłem. Czyli palenie zabija. Opis tego osiągnięcia mówi: nie pal, a przynajmniej podczas tankowania. Więc udałem się do miasta, aby zatankować oraz zdobyć to osiągnięcie. Gdy dotarłem już na miejsce, zacząłem tankować i palić jednocześnie, ale wtedy nie wiedziałem, czemu nie dostałem żadnego osiągnięcia. Byłem lekko zdziwiony, że nic nie dostałem, więc postanowiłem poszukać odpowiedzi gdzie indziej. Zacząłem przeszukiwać internet w sprawie tego osiągnięcia i natknąłem się na wyjaśnienie. Chodzi o wrzucenie papierosa do zbiornika paliwa, aby nasza Satsuma się podpaliła. Tak też zrobiłem i po chwili Satsuma stała w płomieniach i dostałem pierwsze osiągnięcie. Zapomniałem dodać, że 16 osiągnięć już miałem wcześniej, więc dodam wam licznik w prawym górnym rogu. Następne osiągnięcie na mojej liście nosi tytuł King of Tuning. To osiągnięcie polega na tym, aby wykupić cały katalog z częściami do Satsumy. Lecz już myślałem, że je ukończyłem, chociażby przez to, że miałem zbudowaną całą Satsumę i stuningowaną. Lecz się myliłem. Gdy wróciłem do domu, okazało się, że nie zamówiłem wszystkich wersji foteli ze skóry oraz kierownic i deski rozdzielczej. Więc czym prędzej je zamówiłem, pojechałem zapłacić i dostałem drugie osiągnięcie. Kolejne osiągnięcie, za które się zabrałem, to Darwin Award. To osiągnięcie polega na tym, aby podczas dmuchania walkomat mieć w swoim organizmie minimum 3,5 promila. W miarę proste osiągnięcie, ponieważ cała gra opiera się na alkoholu. Pierwsze podejście zakończyłem mając 1,2 promila. Myślałem, że to już jest 3,5, szczerze mówiąc, ale najwyraźniej nie. Podejście drugie. Tym razem upiłem się o wiele bardziej, że ledwo mogłem trafić walkomat, ale gdy dmuchnąłem, to miałem tylko 3,4. Czyli zabrakło mi 0,1 promila. Podejście trzecie. Tym razem upiłem się do takiego stanu, że nawet nie mogłem dobrze wycelować w kratę piwa. Ale gdy dmuchnąłem, miałem 3,8 promila, po czym dostałem osiągnięcie. Przedostatnie osiągnięcie, które zrobiłem w tym odcinku, nosiło nazwę Golden Steam. Podpis do tego osiągnięcia to ciesz się zapachem. Chodzi o to, że podczas korzystania z sauny musimy nasikać na kamienie, które się w niej znajdują. A że ja nie potrafię obsługiwać się tą sauną, to trochę mi to zajęło. Ale po jakimś czasie udało mi się to wykonać i dostałem osiągnięcie. Ostatnie osiągnięcie na ten odcinek to osiągnąć 100 kg. To osiągnięcie polega na tym, aby nasza postać ważyła 100 kg minimum. Więc jak wyszedłem z sauny, wziąłem wszystkie paczki chipsów, jakie znalazłem i zacząłem się objadać. I zajęło mi to dobre 5 minut, aż w końcu udało mi się tego dobić, nawet nie wchodząc na wagę. To na tyle w tym odcinku. Jeśli ten format odcinkowy wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subika, aby być na bieżąco. Do następnego. Yo!